To, co myślimy o Jezusie, decyduje o naszej wieczności. No i dochodzi do sytuacji, że oto Piotr, uczeń, zaczyna upominać mistrza. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po 3 dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swoich uczniów, zgromił Piotra słowami „Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować życie swoje, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa. We wszystkich 3 Ewangeliach synoptycznych jest to punkt zwrotny. Od tego momentu następuje przyspieszenie. Z tym pytaniem i wyznaniem Piotra zawsze się wiąże pierwsza zapowiedź męki i potem przemienienie pańskie. Można powiedzieć, że w samej Ewangelii Markowej też są takie 3 punkty, które wyznaczają pewien etap nowy. U początku mamy krótkie zdanie, Jezus głosi Królestwo, czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Potem tu w środku mamy wyznanie Piotra, że Ty jesteś Mesjasz, jedno zdanie, a przy końcu będziemy mieli kolejne zdanie setnika po śmierci Jezusa. Ten człowiek zaprawdę był Synem Bożym. 3 ważne zdania o Królestwie, o Jezusie Mesjaszu i o Jezusie Synu Bożym. I ten Jezus w kulminacyjnym momencie zadaje pytanie, które by się wydawało, że w ogóle nie licuje z jego godnością. No bo to jest takie pytanie, co ludzie o mnie gadają? Nie? I można by było powiedzieć, no przecież kulminacyjny moment, Jezus, który głosi Królestwo, Jezus, który w tym 3. momencie będzie przedstawiony jako prawdziwie ten jest Synem Bożym, tutaj przedstawiony jest jako Chrystus, nagle interesuje się tym, co ludzie o nim mówią, ale to też pokazuje, jak ważne jest to, co ludzie sądzą o Jezusie. Jezus pyta, co ludzie o mnie mówią, a potem co wy o mnie myślicie, dlatego że to, co mówimy o Jezusie i co myślimy o Jezusie, decyduje o naszej wieczności. Więc to nie jest takie pytanie, co ludzie gadają na mieście, ale w jaki sposób ludzie decydują o swojej wieczności, myśląc o mnie w określony sposób. I dlatego to wyznanie Piotra jest takie ważne, bo ono decyduje o przyszłości Piotra. Ono decyduje, Jezus z tego zdania wyciąga pewien komunikat na temat przyszłości Kościoła. Więc to jest niezwykle ważne, co my mówimy o Jezusie i za kogo Jezusa uważamy. I następuje od razu zderzenie z wizją Mesjasza, którą wtedy Piotr i uczniowie mieli, prawda? Mesjasza triumfującego. No i dochodzi do sytuacji, że oto Piotr, uczeń, zaczyna upominać mistrza, nie? Zaczyna go pouczać. I to w Ewangelii Markowej to czasem się tłumaczy pokorą Piotra, że skoro Piotr to opowiadał Markowi, to zechciał też i to opowiedzieć, jak go Pan Jezus zgromił, bo bardzo mocno tłuczyli. Bardzo surowo. Mówimy, zejdź mi z oczu, czy też stań za mną. Niektórzy mówią, naśladuj mnie, to znaczy ja jestem wodzem i panem, a ty dostosuj swoje myślenie do mojego, bo ja wiem, co należy czynić. Tak, i już kiedyś wspominaliśmy w naszych rozmowach, bo się pojawia ta Markowa, choć nie tylko Markowa, tajemnica mesjańska, czyli Jezus zabrania uczniom mówić o tym, że jest Mesjaszem. W różny sposób jej się nadaje znaczenie. Takim najpopularniejszym jest to wyjaśnienie, że ludzie mieli inne wyobrażenie Mesjasza, że spodziewali się, że Mesjasz jednak przepędzi Rzymian, że przyniesie to Boże Królestwo w takim bardziej rzeczywistym wymiarze. I myślę sobie, że to jest taka prawda Ewangelii, że z bardzo prawdziwych słów o Jezusie i z bardzo prawdziwych słów Jezusa czasami możemy wyciągnąć nieprawidłowe wnioski. I ta tajemnica mesjańska na to niebezpieczeństwo wskazuje, że Jezus z jakiegoś powodu mówi, co mówi, i to jest bez wątpienia prawdziwe, ale zabrania uczniom podawać to dalej, bo mówi, ludzie jeszcze nie są gotowi i mogą z prawdziwych słów wyciągnąć nieprawdziwe wnioski. I ja tak sobie myślę, nie? Ile w naszym chrześcijaństwie jest z takiego, no właśnie, wyciągania niewłaściwych wniosków z właściwego tekstu. Nie? Że to takie przynaglenie do ostrożności troszkę w tym tekście. Tak. Piotr pewnie jeszcze wtedy myślał, że Pan Jezus chce pokonać Rzymian, podczas gdy On chce ich zbawić. Tego jeszcze nie wiedzieli. Natomiast jest jeszcze wezwanie, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Ja tak się zastanawiałem nad tym, przecież to była pierwsza zapowiedź męki, to nikt się wtedy nie spodziewał, nie dopuszczał do swojej świadomości, że mistrz, ten właśnie Mesjasz, który się zaczyna objawiać, skończy tak okrutną śmiercią. Tym bardziej nie mieli wyobrażenia, jak to wygląda, że będzie niósł krzyż, a że to cierpienie będzie miało wymiar zbawczy, prawda, to co on zrobi. Więc co to znaczy iść za nim? Co oni wtedy mogli zrozumieć, wtedy to słuchając? I oczywiście my z perspektywy możemy przyjąć, że zostawił pewną tajemnicę, którą my rozumiemy dopiero z perspektywy krzyża i zmartwychwstania, ale jest taki jeden wątek, który już wtedy ci ludzie mogli zrozumieć, związany z tym krzyżem. To jest taka swoista interpretacja, nie każdy musi ją przyjmować, ale do mnie bardzo przemawia, związana ze znakiem tau biblijnym. Ostatnia litera greckiego alfabetu, która była synonimem podpisu. Chociażby znamy tą sytuację, tą scenę z proroka Ezechiela, kiedy następuje, kiedy anioł kreśli podpis Boga, znak tau, na czołach swoich sług, których zamierza objąć opieką. Grecki wyraz krzyż to jest stauros i tam pobrzmiewa to tau. A Pan Jezus mówił po aramejsku, więc ja tak sobie myślę, że ci ludzie mogli to tak zrozumieć. Kto chce iść za mną, niech weźmie mój podpis na swoim czole, niech się podpisze pode mną, że ja jestem jego mistrzem i panem, i niech idzie za mną. Tym bardziej, że w tamtych czasach był jeszcze zwyczaj naznaczania uczniów, przepraszam, naznaczania żołnierzy pieczęcią wodza i naznaczania nawet niewolników pieczęcią ich pana. Więc Jezus chce, mówi do nas, uznaj mnie za swojego mistrza i pana, bądź moim uczniem, żołnierzem, i ja wiem, co robię, ty stań za mną, ja jestem na czele tego wojska, ja wiem, co robię, a ty przyznawaj się do mnie, tak jak ci słudzy wtedy często te znaki mieli wytatuowane i czasem na czołach, że nie można było ani tego zmyć, ani tego ukryć. Więc przyznawaj się do mnie, ja jestem wodzem i panem. Taką mam interpretację, że na tyle oni wtedy mogli to zrozumieć. Tak, i to bardzo trudne wezwanie, bo w ostatnim zdaniu tej Ewangelii Pan Jezus kończy jednak, że to jest takie wezwanie, w którym stawką jest nasze życie. Że ci, którzy biorą ten krzyż i tracą swoje życie dla Jezusa, ci dopiero je zyskują, a ci, którzy chcą je zachować, nie są w stanie nic w rękach utrzymać. Więc to bardzo trudny tekst, bardzo bogaty tekst, dużo w nim znaczeń, dużo zachęty. Ja wrócę do tej pierwszej myśli, taką zachętą dla nas, nie? Że kiedy Jezus pyta, co ludzie o mnie mówią, to też pyta każdego z nas, a co ty o mnie myślisz? I nie dlatego, że Pan Jezus się interesuje tym, co ludzie gadają na mieście, ale dlatego, że to, co myślimy o Jezusie, decyduje o naszej wieczności. No i On jest naszym wodzem, naszym Panem. On wie, co robi, to my idźmy za Nim.